Matce Bożej, polecam te moje dzisiejsze rozważania. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Piotrze, módl się za nami. Wszyscy główni patronowie naszej Ojczyzny, módl się za nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Mój kochani, krótko przed tym kazaniem patriotycznym zatrzymam się przy dzisiejszej Ewangelii, jest bardzo krótka. Przez tą działalność publiczną Pan Jezus w domu bywał bardzo rzadko. Bo czasem uświadomi, gdzie jest Nazaret, a jak poszedł do Jerozolimy, to w linii prostej jest ponad 100 kilometrów. A on przechodził wszerz, wzdłuż wszystkie te ziemie. Więc co jakiś czas wracał, moi drodzy, do domu rodzinnego i mamy opisane takie zdarzenie. Przybył do domu. Ja wam czytałem, jak omawiałem sprawy związane, czasami w kazaniach czytałem, jak przybył do domu, to było z Marii Waltorty, że nieraz Pan Jezus zabraniał uczniom, żeby z nim wchodzili do domu, bo on chciał być sam na chwilę z Matką Bożą. Na chwilę chciał być sam przy Matce Bożej. Jego sytuacja w ciągu tych od 3 lat działalności publicznej to całkowicie podobna do naszej grzechińskiej. Bez przerwy sprawy, bez przerwy ludzie, no i nie ma czasu nawet siąść. No i czasami trzeba podjąć decyzję. Mówcie, że mnie nie ma, czy zniknąć tak jak teraz na parę dni z pola widzenia. Nawet domownicy nie wiedzieli, gdzie jestem. Przylecieć, wrócić do życia. I ewangelista pisze, że tylko do domu przyszedł, tłum się zbierał, że nawet posilić się nie mogli. Domownicy wiedzą, że ja tylko siądę do stołu, zaraz ktoś do drzwi puka, widzi, że jem, a on chce, żebyś już mu sprawę załatwił. Więc to jest takie, gdyby człowiek nie wszedł podobnej drogi, to by dziś nie rozumiał tego jednego zdania. To Pan Jezus był non-stop pod ostrzałem. Czasami wykorzystał swoje przymioty, że otodził na bok, nocą się modlił, kazał apostołom, by płynęli łódką na drugi brzeg, dochodził, musiał schodzić z pola strzału, bo to jest nie do wytrzymania. Non-stop uzdrawiać, non-stop cię nudzą, bez przerwy przychodzą z jakąś sprawą. I dzieci, utrud. Pokażę wam, jak musiały nery grzać Panu Jezusowi. Jak ja bym na tym miejscu był, no to tam by się ściany powaliły. Po całych dniach wędrówek wraca do domu, no nie? W okna mi się cisną, tłum już jest. A za chwilę co się dzieje? Jeszcze przychodzi najbliższa rodzina. I co mu mówią? Tobie szczeliło, facet, tyś jest wariat. Czy tej kompanii zapewne przewodniczył brat Józefa? Alfeusz. Stary już by był. Józefa nie było, bo już brat jego umarł. Jeszcze przychodzi przy takim wycieńczeniu rodzinka i ci mówi, jeszcze go, jak to pisze ewangelista, wybrali się, żeby go powstrzymać. Bo mówiono, że odszedł od zmysłu. Ilu tu takich gońców miałem, co przychodzili i by chcieli, żeby pomówić, że mają takie przemyślenia. To wszystko po to, żeby powstrzymać. Na drzwiach wnet się pojawi kartka,
że jeśli ktoś mnie już przycapi, to mu przysługuje w porywach 20 minut. Powtarzam, 20 minut. Chcę zrozumieć mój stan, zrozum ten stan Pana Jezusa. Wyczerpany, niepojedzony, tu się cisnął. Jezu, ten chory, ten nie widzi, ten trędowaty, a tu przychodzi rodzinka i my mamy plan. I wiecie, jak go musieli truć? Pomyślcie, co wtedy Pan Jezus przeżywał. I jeszcze ci przychodzą, bo wszyscy mają pytania, jedna baba, drugi babie, nie? Bo tam gdzieś coś powiedział. I teraz ci capi, cała rodzina, swoich kilkunastu i mają gadanego. Dlatego nie dziwcie się, że kiedy przede mną stajecie, od razu wam podaję lekarstwa. Chcesz być szybko leczony? Daję ci książeczkę Żertwa ofiarna. Czytaj. Jedź do chałupy i czytaj. Chcesz zgłębiać wiarę? Daję ci szybko, daję moim pamiętam szybko. Czytałeś Marię Zagrody? Nie. Katarzynę Emeryś? Nie. Marię Waltortę? Nie. No to chłopie, tych książek jest około 40, to można to 10 lat. Czytaj i pogłębiaj. A chcesz coś więcej zrozumieć? No to masz pewne kompendia myślowe u mnie. Christus Vincit, tam se, które cię tematy interesują, masz okienka, cykasz i słuchasz. Ściskam rękę i mówię, tyle mam lekarz, więcej nie mam. Bo gadanie, wysłuchiwanie, to ja się rozwalę, rozumiecie? Nie wytrzymam psychicznie. Podaję lekarstwa, są sposoby, są drogi, ale już nadszedł czas indywidualnej pracy. Jeśli znajdziesz przyjaciół, to w grupach. Tak jak na studiach podczas ćwiczeń. To tyle, moi drodzy, do dzisiejszej naszej Ewangelii. A teraz Państwo pozwólcie, że przejdę do analizy. Będzie wykład, takie kompendium powstania styczniowego w 5 takich punktach. W 6 wam pewne rzeczy przedstawię. Sytuację polityczną, później atmosferę 2 lat przed powstaniem, parę słów powie o Wielkopolsce, o Janie Działeńskim, bo tam, gdzie on działał, hrabia Kurnik był mi bliski, bo później kiedyś wygłosiłem kazanie w Zakopanem o jego potomku, Janie Zamojskim, który kupił we Lwowie i wykupił z rąk Żyda Morskie Oko i okolice przed I wojną światową. Wysłannik Jana Zamojskiego przez kilkanaście, moi drodzy, godzin podbijał cenę Żyda o 1 grosza. To wydarzenie śledziła cała Polska. To potomek Jana Zamojskiego, Jan Działeński, tworzył wielkie dzieła na Wielkopolsce. Pokażę wam później bohaterstwo Polaków na podstawie Podlasia i katorgę Polaków. Później pokażę człowieka świętego Trauguta. Korzenie niemieckie. Za Zygmunta Sasa, jego dziad służył w armii polskiej. Później się polonizowali. Potomek niemiecki, po niecałych ponad 100 latach, staje się Polakiem i jest chlubą narodu polskiego. On już był Polakiem. Pokażę w 5 punkcie kapłanów w powstaniu styczniowym. Jak to zawsze było w dziejach narodu, największe lanie i największe straty poniósł Kościół katolicki. Po okrągłym stole najbardziej znienawidzoną warstwą na ziemi polskiej są księża. Najwięcej tuży się kapłanów i największe siły rzuca się przeciwko nim. A ci wszyscy, którzy przed okrągłym stołem korzystali z ambon, byli karmieni i żarli po plebaniach parafialnych,
Udostępniano im salki katechetyczne, kościoły do występów, później oni wszyscy powiesili kościół. Jedna z pań, dziennikarka, później posełka Tygodnika Powszechnego w kościele świętego Wojciecha na Brnowicach, przede mną, przed moim tam w ten rejon przyjście, była karmiona, na obiadach siedziała, a jak się stała posłanką, to ona zablokowała koronę orła polskiego z krzyżem pełną. Wszystko. Żebyście mieli świadomość, kto najwięcej ponosi ofiar dla ojczyzny. Kapłan i ksiądz katolicki. A zdrajcy zawsze się poustawiają i później są przy żłobie i jeszcze są bohaterami. I jeszcze się później każe waszym dzieciom w historii ich uczyć jako wydawca. Zacznę od zdarzenia. Kilka prac moi studenci pisali o powstaniu styczniowym z różnych lektur. W czasie powstania styczniowego miało zdarzenie miejsce na Podlasiu. Generał rosyjski na oczach Polaków, na oczach swojego wojska wziął karabin i strzelał do krzyża Pana Jezusa. Rozwalił mu głowę, piersi, tak chce. I śmiał się, Polaczki, to wasz Bóg. I co on wam zrobi? Żeby zrozumieć te zdarzenia, bo to trzeba i lat, i dobywania wiedzy. Przez te dni mi tej wiedzy przybyło i zrozumiałem na Podlasiu. Polacy przed wybuchem powstania styczniowego masowo stawiali krzyże. Na przydro pojawiały się jako protest wolnościowy z pasyjkami. Tych krzyży było wiele, wiele kapłani je poświęcali, szli do niewoli za to, płacili kary, jak ktoś sypnął. I do takiego jednego z krzyży przedpowstaniowych, w czasie powstania, ten generał rosyjski strzelał. Parę dni po tym zdarzeniu jedzie ze swoim lejtnantem, już po stłumieniu tam powstania w tym rejonie, na koniu. Nie taką lekką bryczką, rozumiecie, dla przewieczenia się. I w pewnym momencie coś tam kazał zrobić swojemu lejtnantowi woźnicy. Wspomniany generał, nagle z koniem się coś stało. Ten lejtnant podnosił z ziemi, a koń dostał galopu. I ten generał trzyma się na tej takiej lekutkiej podwoziku i tego gna i dojeżdżają do krzyża, do którego parę dni temu strzelał na oczach Polaków i swojego oddziału. A że był tam zakręt, więc koń poszedł zakrętem, a on z tej kolebki wyleciał pod krzyż prosto głową, na miejscu zginął. Zapamiętaj sobie to opowiadanie. Wyleciał prosto z tej kolebitki pod krzyż, że głową romno złamał kark i tak go stamtąd wzięto. Dzieci, kiedyby Boga nie było, to albo by nam trzeba było rozpocząć jakieś powstanie, ale popełnilibyśmy błąd taki sam, co nasi praojcowie wtedy, w 63. Lub też najlepiej byłoby sobie strzelić w głowę, jeśli masz natężenie patriotyzmu i widzisz dramat i bezradność. Wybieramy trzeci wariant, poznajemy Polskę, kochamy ją i trwamy w tym dramacie zdrady naszej ojczyzny. Za 50 lat kiedyś będzie ktoś obchodził rocznicę zdrady Okrągłego Stołu i będzie do waszych pra wnuków mówił może w podobnym tonie. I oni nie będą mogli zrozumieć, jak to się dzieje, kto tym wszystkim kieruje. Pierwszy punkt tło polityczne i pewne takie hasła myślowe dla was daje z książki Jędrzeja Giertycha Tragis losów Polski. Taka gruba książka, parę tysięcy sztuk tej książki rozprowadziłem. Macie ją pod szczechą polską, więc sobie od strony 199 znajdźcie tam
do strony 232. Poczytajcie sobie. Ja wam tylko kilka myśli rzucę. Jako jedna z tez badawczych, czyli jeśli mnie naukowcy słuchają, to mogą sobie postawić pytań, cele badawcze. Kto wzniecił powstanie? Kto do niego przygotowywał? Kto za nim stał? Komu na tym powstaniu zależało? Mamy taki układ przed wybuchem powstania styczniowego. W 856 zakończona wojna krymska, klęska Rosji. Polacy w tej wojnie pokładali ogromną nadzieję, że przyjdzie wolność. Rosja upokorzona przyjmuje traktat paryski i jej oscylacja polityczna idzie na Paryż. Bardzo to na rękę kręgom w Polsce. No bo się rozbija obóz zaborców, rozumiecie? Pierwsza moja wiadomość. 2 tygodnie po wybuchu powstania styczniowego. Gdzie jest Berlin, a gdzie Moskwa? W Moskwie Prusy podpisują układ tajny z Rosją. Że cała polityka rosyjska jest podporządkowana pruskiej. Nieprawdopodobne. Czyli jaki z tego wniosek? Że ktoś gdzieś coś już kręcił. A potrzeba było iskry w Polsce, żeby Niemcy zrealizowały wielki plan. Bo za 7, moi drodzy, lat będą już mocarstwem. A jak to zrealizowały? Bardzo prosto. W 64 roku, czyli parę miesięcy po upadku powstania, zaatakowały Danię. Ukradły im prowincję Schleswig-Holstein, dwie potężne na północy ziemi. To nie były niemieckie, rozumiecie? Duńskie. Dziś to niemieckie. Zabrano. Za 2 lata zrobią wojnę z Austrią. Rosja nic nie oponuje. W ciągu 2 tygodni będzie Austria położona na łopatki. Austria się wyrzeka tytułu Franciszek Józef, że jest cesarzem Niemiec. Niemcy mają wolną rękę. Za 4 lata, w 870, Bismarck na polach Wersalu, w pałacu królów francuskich, na ziemi francuskiej, proklamuje cesarstwo niemieckie. Stąd jawi się pytanie, kto w 1958 roku rozprowadzał w Poznaniu i po ulicach Poznania broszury, ulotki wzywające Polaków do powstania. Podpisany rzekomo londyński jakiś kurier czy rząd w Prusach. Czyli jaki z tego wniosek? Niemcy już długo planowały pewne wydarzenia. Bo przypominam, 2 tygodnie po powstaniu podpisały pakt totalnej współpracy z Rosją, czego się nikt nie spodziewał na arenie międzynarodowej. Drugi wątek, nieprawdopodobny, moi drodzy, aplauz Żydów do powstania styczniowego. Składali pieniądze, dawali kapłanom, w synagogach modlitwy, na czele pochodów, manifestacji, które miały na ziemiach Polski miejsce między wybuchem powstania a rokiem 1860. 3 lata było wiele manifestacji w Warszawie. By zrozumieć te myśli, to radzę do czytania tego wszystkiego. Jak będziecie dużo czytać, to później połączycie z danymi osobowymi ostatnich lat. Tajnymi ponoć na ziemi polskiej. To tyle takich tylko myśli, które wkładam wam jako kij do kretowiska. Przypominam, tragizm losu polskich pana Jędrzeja Giertycha był już za Piłsudskiego książką zakazaną. Więzienie za to. Za czasów hitleryzmu Oświęcim. W czasie komunizmu nie wolno było tego dotknąć. Dzisiaj w wolnej Polsce tej książki nikt nie cytuje i nie podaje studentom nauki. Jest to lektura niepoprawna politycznie.
Moi drodzy, krótkie tło polityczne. Nie chcę oceniać. Jeszcze mi się jeszcze tak było. Nie chcę oceniać czerwonych czy białych. Czerwoni w powstaniu to są liberałowie, rewolucjoniści, przysłani albo nakręceni, albo urobieni. Nawet wśród nich był Jarosław Dąbrowski. Nie wiem, czy go znacie. Ostatni obrońca, kiedy już Bismarck otaczał Paryż, no on bronił komuny paryskiej i tam zginął. Dowódca, naczelnik wojny, wtedy on tam się dochrapał. Przypominam, na arenę, jak już wybuchło powstanie, to już w polityce silny staje się pan Bismarck. On już sprytnie rozdaje karty. Testament Bismarcka był bardzo prosty. Nie chcę żadnych wojen europejskich wielkich. Niemcy ekonomicznie podbiją świat. Dlatego to, co wam podawałem o locie, to macie przykład. Trzeba pogratulować Niemcom, że w końcu realizują sprytnie testament Bismarcka. Popełnili dwa błędy. Zrobili pierwszą wojnę i drugą, ale to nie ich błąd, bo tylko nakręcono, bo potrzeba było zrealizować pewien plan, aby padły narody i rządy, i monarchie katolickie, i chrześcijańskie, i żeby przerzedzić katolików w Europie. I to się im, moi drodzy, udało. Bilans tego wystąpienia, o którym będę mówił, był bardzo smutny. W powstaniu poległo 30 tysięcy powstańców. 1,5 tysiąca Polaków uroczyście powieszono albo rozstrzelano. Daję to w cudzysłowiu, żeby Państwo mieli świadomość, że to zganiano całe wsie, całe okolice, moi drodzy, na taką ceremonię. Podaje się, że około 150 tysięcy Polaków i Polek poszło do więzień lub na wygnanie. Tu nie mam niedożywego porównania, jaka liczy się, że około 500 milionów złotych na tamte czasy, to są ogromne pieniądze, straty majątków, budynków, to ponad 1,5 miliarda. Za powstanie styczniowe zostało skasowane kilkaset klasztorów na ziemiach zabranych i w Królestwie Polskim. Zostało zabranych kilkaset majątków szlachty, która brała udział w powstaniu, szczególnie na ziemiach zabranych. Już nie pamiętam, byłem pod Wilnem, na Wileńszczyźnie. Jeden z magnatów dał cały majątek na powstanie, zgromadził 1000 chłopów przy sobie, bronił się długo. Później mu wszystko, moi drodzy, zabrano. Księży prześladowano, to później podam dokładnie, za powstanie około 800, ponad 360 poszło na Sybir. Powstanie trwało 15 miesięcy. Zaczęło się, moi drodzy, w styczniu, na jesieni 1964 roku wycichło już. W powstaniu wzięło udział ponad 200 tysięcy ludzi. Cudzoziemcy, którzy brali udział w powstaniu, było ich kilkuset. Na początku było poparcie polityczne, moi drodzy, Zachodu, Francji, nawet państwa ościenne, Austria, Anglia, Francja, Hiszpania, Portugalia wysłały noty do cesarza Rosji, cara Rosji, w 6 punktach, wyszczególniając potrzebę autonomii i tak dalej. Ale cesarz miał już pakt z Prusami. Car miał pakt z Prusami, więc trzymał się bardzo mocno. Nie poszedł, moi drodzy, na żadne ustępstwa. To była Hiszpania, moi drodzy, i Szwecja.
Ubóz czerwonych to wszystko młodzież. Młodzi rewolucjoniści, pościągani albo z Rosji, albo przybyli, ci, co przybyli z Zachodu. Polacy, znając realia, nie chcieli, naród nie chciał powstania. Ale między rokiem 1860 a 63 ta atmosfera została tak nakręcona, że do powstania musiało dojść. I tu jest problem badawczy dla historyków. Kto nakręcał ducha Polaków? Kto ich prowadził w pierwszych szeregach na odstrzały? Bo w czasie jednej z manifestacji w 61 roku zginęło ich 400. Tak wybili w Warszawie. Tych manifestacji było kilkaset, około 1000 w Warszawie przez te lata. Biorąc wszystkie nabożeństwa przy kościołach, bo trzeba liczyć, że wszystko zaczynało się od nabożeństw przy kościołach. Słynne później wejście kozaków, to znacie w 62 roku do kościoła Bernardynów, w 61 i kapucynów w Warszawie aresztowali wtedy 1500 mężczyzn, co byli zabarykodowani w kościołach. Arcybiskup Fijałkowski ogłasza zamknięcie kościołów na kilka miesięcy. Nie było nabożeństw. Moi drodzy, Polacy ogłosili żałobę narodową. Wszystko to chodziło na czarno. W 60 roku dla upamiętnienia powstania listopadowego w styczniu, kiedy obchodzono, nie w lutym, bitwę grochowską, pamiątkę 30 lat, to zakazano, Polacy samoczynnie narzucili sobie rygor żadnych zabaw karnawałowych. Tam, gdzie robiono zabawy karnawałowe, one były przerywane, bo przychodzili gońcy i wybijali szyby. Rozumiecie? W pałacach. 3 lata to był ogromny opór Polski. Polacy uwierzyli. Powszechnie rozdawano odznaki patriotyczne, medaliki, orzełki, teksty. Moi drodzy, o patriotyczne, o Polsce. Ludzie śpiewali pieśni od powietrza, głodu, ognia i wojny. Ognia, niewoli, zachowaj nas, Panie. To wtedy, moi drodzy, wykorzystano pieśń, która była ułożona na cześć pierwszego króla rosyjskiego na tronie polskim, czyli Aleksandra I, który w 818 roku przybył do Warszawy. Wtedy mu wybudowano wielki łuk triumfalny. Kościuszko ze Szwajcarii przysłał 1000 franków, niebotyczną kasę. Stawiam wam tylko takie hasło badawcze. Kto był pod Maciejowicami ranny? Kościuszko czy chłop? Kto go z Moskwy wywiózł? I dlaczego pan Tadziu Kościuszko jako pierwszy Polak złożył ofiarę na budowanie łuku triumfalnego carowi Rosji? I wtedy powstała, moi drodzy, pieśń Boże coś Polskę, i to była pochwała cała cara Aleksandra I, 818 rok. Ale w czasie powstania styczniowego ta pieśń stała się hymnem narodowym. Dołożono, moi drodzy, słowa, abyś ojczyznę wolną nam wrócić, Panie, raczył. Zaczęto również śpiewać pieśń Boże coś Polskę. Te manifestacje rozpoczęły się od połowy roku 1860, kiedy umarła wdowa po generale Sowińskim. To, co chyba pisał Sienkiewicz o obronie Reduty. Wstąpiłem na działo i tam ten symbol powstania listopadowego, kiedy ten generał bronił, moi drodzy, Warszawy ze swoimi oddziałami i tam zginął. Później przyszły całe szeregi manifestacji w 61 roku. Pierwsze ofiary padły 2 marca. Zginęło 5 Polaków, pierwsze strzały. Później w kwietniu, historycy mówią, do 400 podczas jednej manifestacji. Jest tylko problem, kto to nakręcał i kto ganiał Polaków na ulicę. Czy poszli sami, czy Prusacy perfekcyjnie przez swoich gońców nakręcali tę
atmosferę. Ja wam tylko na początku rzuciłem parę haseł. Kto już w 1658 na ulicach Poznania rozsypywał ulotki i wzywał do rewolucji? Na 15, moi drodzy, sierpnia, października 61 roku zapowiedziano manifestacja i nabożeństwa. To tylko nabożeństwa. Bo to się po kościołach Polacy chodzi z okazji śmierci Tadeusza Kościuszki. I wtedy to wojsko wkroczyło do kościoła Bernardynów, do katedry, wyłamali kraty, padli ranni w kościele, 1500 ludzi aresztowano. Rok przed powstaniem styczniowym, w lutym 1860 roku, car godzi się na mianowanie po zmarłym, moi drodzy, arcybiskupie Fijałkowskim, młodego biskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Jego, moi drodzy, mamy w naszej litanii. I tu wam powiem, jaki mu dodałem tytuł, kiedy się modlimy za tego naszego biskupa, kiedy prosimy go o pomoc. On otrzymał ode mnie tytuł Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński, patronie wierności Kościołowi. Warszawa była załamana postawą tego biskupa. Uznano go za zdrajcę. A on pozostał wierny Kościołowi. Cesarz, car myślał, że ma po swojej stronie biskupa, bo wydał pismo, zakaz śpiewania pieśni Boże coś Polskę, zakaz nabożeństw patriotycznych. Wyciszyły się one. Wszystkie się wyciszyły. Śpiewania pieśni, które by, moi drodzy, prowokowały. Nakazał otwarcie kościołów, bo przez rok prawie nie były otwarte kościoły Warszawy, by nie zakłócać nabożeństw śpiewami, manifestacjami. I także te nabożeństwa patriotyczne ustały. Przed konsekracją oznajmił carowi, czego jeszcze nie wiedział lud warszawski, jeśli by jednak naród w szale zapamiętania nie uwzględnił mych przedstawień i ściągnął na siebie groźne następstwa represji, ja przede wszystkim spełnię obowiązki pasterza i podzielę niedolę mego ludu, chociażbym sam stał się swych nieszczęść sprawcą. Czyli on już przewidywał, bo ta atmosfera była cały czas nakręcana w Europie. Żebyście wiedzieli, przez 4 lata, gdzieś 62 rok, do 66, Europa żyła tylko Polską. Prasa przychylna, angielska to różnie było, ale niemiecka to była urzędowa, dawała sygnały, które prowokowały, żeby upiec interes niemiecki. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, święty nasz Zygmunt Feliński wysłał pismo do cara, za co został zaraz usunięty z biskupstwa i wywieziony na 20 lat do Kaługi na wygnanie. Później do Krakowa wrócił i u sióstr Felicjanek zakończył swój żywot. Chyba na Smoleńsku to było. Część dzielnic Krakowa. Wtedy nasz bohater, o czym Warszawa nie wiedziała, uważano go za zdrajcę, a później stał się bohaterem narodowym. Krew płynie wielkimi strumieniami, a represje zamiast uspokoić umysły, jeszcze bardziej je rozdrażniają w imię miłosierdzia chrześcijańskiego i w imię interesu obu narodów błagam waszą cesarską mość, aby położył kres tej wyniszczającej wojnie. Polska nie zadowoli się autonomią administracyjną. Ona potrzebuje bytu niepodległościowego. Za te słowa został, moi drodzy, nasz bohater wysłany na katorgę do nad Wołgę. Moi drodzy, strategicznie, politycznie, organizacyjnie, wojskowo powstanie było totalnie nieprzygotowane.
przyspieszyła tę decyzję wybuchu, decyzja Wielopolskiego, który był namiestnikiem, bo Rosjanie próbowali jakieś tam ugody, były różne opcje tam, Zamojski, Wielopolski, różne partie, ale jak to z Polakami, wszystko się kłóci, rozumiecie? To nie da. Na Polaków tylko dyktatura, rozumiecie? Taka twarda i łącznie, nie chcę powiedzieć czym, żeby to utrzymać w ryzach. Kiedy ono wybuchło, wiadomość dotarła tylko do 24 oddziały na kilkaset, które były, grupy spiskowe miały uderzyć na oddziały rosyjskie, bo one były w 100 punktach, po prostu główne bazy. Miano zdobyć Płock, nie zdobyto, tylko z tych kilkuset wtajemniczonych grup 24 zaatakowały, z czego większość się nie powiodło. Bo Wielopolski zorganizował brankę, czyli wpadli sobie na pomysł, że wyłapią wszystką rewolucyjną młodzież w Warszawie, mieszczańską i czeladniczą, bo taki wydali dekret, i wezmą ich na siłę do wojska. Planowano z Polski wziąć 15 tysięcy młodzieży, z urzędu, rozumiecie, wszystkich podejrzanych. A iść do armii rosyjskiej to jest 7, 15, znaczy 10, 15 i 25 lat. Rozumiecie? Żeś wracał z armii rosyjskiej, z rekruta, to wracałeś już jako dziadek. Zasadniczo większość z tej armii nie wracała, bo poginęli albo na wojnach syberyjskich, albo na Kaukazie, bo w tym czasie Rosja szła na Kaukaz, na Turcję. Trzeba zrozumieć, w jakim dramacie funkcjonowali Polacy. Zrobili taką brankę Wielopolski, planowali w Warszawie jednego dnia w styczniu złapać 2,5 tysiąca, tylko 1600, bo już część z nich otrzymała rozkaz tej młodzieży spiskowej, by poszła w lasy. Ci, co posłuchali, no to nie byli złapani, a resztę złapano i tak to powstanie wybuchło chaotycznie zorganizowane. Nie określam, nie oceniam, bo jestem dumny z postawy Polaków. Stąd też, moi drodzy, mówi się o tym powstaniu, że rozpoczęły go dzieci, czyli dzieci, nasze dzieci powskakały do wody, no a nam starszym nie pozostało nic innego, jak te dzieci w tej wodzie ratować. I później, kiedy nadzieja wsparcia Zachodu wzrasła, Stronnictwo Białych, czyli szlachta, arystokracja, przyłączyły się do powstania, zaczęły pomagać, ale jak to między Polakami bywa, kłótnie. Nawet potrafili tak zorganizować, że goniec z Krakowa w prywatnym swoim imieniu czy czyjejś grupie przyjeżdża do obozu Langiewicza na początku jeszcze marca i, moi drodzy, mianuje go dyktatorem i ten przyjmuje tytuł dyktatora. Naczelnik Warszawy, jak się dowiaduje, Borowski leci do Krakowa, tam się z nim spotyka, jak to Polacy poszarpali się, więc się pojedynkują, a że ten miał słabszy wzrok Borowski, więc ten go uszczelił. I tak sobie funkcjonowała nasza wierchuszka powstania. W trakcie ściągnięto Mirosławskiego, ogłoszono go dyktatorem. Drodzy Państwo, dramat, bo to był gracz, to był... narobił krzywdy, później jego zwolennicy cały czas bruździli rządowi narodowemu, powstaniu, jeden drugiemu szkodził. Ostatnim dyktatorem był Traugut, ale to już wszystkie stronnictwa oddają mu władzę, bo już było bezradne. Żebyście wiedzieli, na czym polegała głupota tych w cudzysłowie głupota tych młodych rządów tymczasowych, kradli sobie pieczątki, a była jedna, kto wydał dokument, logistyka słabo funkcjonowała. Dopiero za dyktatury Trauguta perfekcyjnie wszystko zorganizowano. W 1864 roku Traugut, bo był żołnierzem, Niemcem, potrafił zorganizować perfekcyjną pocztę. Do konspiracji wciągnął 1300 dworów polskich. Że papież co dwa tygodnie otrzymywał dokładną korespondencję od Trauguta, co się w Polsce dzieje. Rozumiecie? Na każdym dworze był gotowy jeździec, furmanka czy bryczka, na jakiej sobie jechał ten generał rosyjski, że w ciągu 15 minut, jak dojechała bryczka tam z Warszawy, gdzieś pod Kielce, już następna leciała dalej na Polskę.
Tak potrafił Traugut zorganizować strukturę. Ale to już był czas, kiedy Rosjanie tłumili to wszystko. Mówię o takich szczegółach, żebyście zrozumieli, w jakiej to atmosferze funkcjonowało. 15 miesięcy. Był w tym czasie był zamach stanu na rząd tymczasowy. Żeby nie było zamieszania, tych, których obalono, ulegli następnym młodzikom, którzy rozwalali to wszystko. A Polacy wierzyli, pomagali, wyłodzili, bronili ojczyzny. Tego zamieszania u góry nikt nie wiedział. Przynajmniej był ten rozum, żeby nie zmieniać pieczątki i żeby była jednolitość tych dekretów. Więc te zamachy się powodziły, dyktatorzy się poddawali do dymisji. 15 lat, 15 miesięcy w takim stanie Polacy funkcjonowali, bili się i bronili ojczyzny. O hrabiu Janie Działoszyńskim parę rzeczy powiem, bo Wielkopolska zawsze pomagała Polsce. W Kórniku byłem, w Wielkopolsce, tam jest zamek, tam jest dzisiaj muzeum. Warto, Polacy, wam tam jechać i tą ziemię ucałować. Jan Działoszyński dał cały majątek na powstanie. 60 tysięcy złotych. Cały arsenał. Sprowadzał karabiny, moi drodzy, z Belgii. Później nastąpiła wsypa tej jego organizacji. Kilka oddziałów Wielkopolska posłała na Kujawy. Ale w sumie, żeby państwo największe zgrupowanie wojska to było przy Langiewiczu, tu w Kieleckim, później się wycofano, resztę oddziału poszła do Galicji. Około kilkunastu tysięcy żołnierzy. Bitwa pod Miechowem, przy Pieskowej Skale, to co znacie z obrazków, to jest ten oddział. 15 tysięcy, to i tak dużo potrafili Polacy zorganizować. Żebyście znali wysiłek naszego narodu, potrafiono przy blokadzie pruskiej sprowadzić z Francji i z Belgii, kupić 70 tysięcy sztucerów. Jan Działoszyński przerzuca ludzi, amunicję, ubiory, żywność. Później jak Prusacy go nakryli, sam ucieka. Bierze udział w powstaniu. Tu opisują o jego wielkiej, moi drodzy, to 60 tysięcy talarów ofiarował. O jego postawie bojowej na ziemi polskiej, gdzie na szańcu stał z kilkoma żołnierzami, Rosjanie do niego biją z 8 dział i 1000 strzelców do niego strzela. Bo żebyście wiedzieli, Rosjanie mając przewagę w polu bitwy, to się bawili z Polakami w Wielkopolskach. To była nieraz po prostu uroczystość strzelania. Opowiem wam o bracie Albercie, świętym naszym, bo on był w powstaniu. Brał udział w bitwie i sobie przelatywał między oddziałem kozaków na wzgórzu konnym, gdzie dowódca kilkuset ich ustawił z karabinami. I jak nasi przelatywali między oddziałami, no to do niego strzelano. Rosjanie też się bardzo bali kos. Mieli przewagę w karabinach i w działach, ale kiedy dochodziło do bezpośredniej bitwy, kiedy nasi byli z tym, byli bardzo temu przerażeni. Bo przypominam, jak się tak pogłaskał tu koło szyi, to nic nie zostawało z głowy. Wracam do świętego brata Alberta. I ten dowódca tych kilkuset kozaków kilka razy w ciągu dnia do niego strzelał. I pod wieczór znalazł go na półbojowisku z rozwaloną nogą. Później miał nogi, miał protezę. Żebyście wiedzieli, jak to wszystko Bóg tworzy. Podchodzi do niego i pyta się, człowieku, kim ty jesteś? Kilka razy dzisiaj do ciebie. Mój oddział kilkuset kozaków strzelał. Wszyscy do ciebie celowali. Nikt cię nie trafił. I po tych słowach będziesz żył. Wziął go do swojego lekarza i tam go uratowano. Kim ty, człowieku, jesteś, że myśmy cię nie potrafili trafić? Wybaczcie, że czasami myślami tak skaczę. Bogactwo materiału naczytanego, więc pewne rzeczy tylko wam tak pokazuję, abyście zrozumieli również ducha polskiego.
byście patrzyli na postawę. Nie oceniamy nic politycznie. Jest tylko problem badawczy, kto nakręcił Ducha Polskiego. Kto pomógł? Nigdy w dziejach Polski nie spotkałem jeszcze, żeby były nabożeństwa za Polskę w synagodze. Się modlono za Polaków. Są dzisiaj dokumenty, gdzie Żydzi przynosili pieniądze. Synagog dla proboszczów, kapłan, dawali kapłanom polskim na potrzeby powstania, czy jeszcze przed powstaniem, czyli tych manifestacji. Działoszyński później, moi drodzy, wraca z wygnania, bo była amnesja, umiera w 888 roku. Teraz was biorę na Podlasie, bo tam było to zdarzenie z tym generałem, różne zdarzenia. Chcę, abyście, moi drodzy, poznali troszkę tej historii i cierpienia Polski. My tu w Galicji jesteśmy szczęściarzami. Tu nie mieliśmy wielu zdarzeń w historii. Kostka na Pierski, tu na Podhalu nakręcony przez Szwedów za powstania czasów Chmielnickiego, taka ruchawka. Komuniści to opisali jako ogromne powstanie. I jeszcze było powstanie chochołowskie, ale to było parę strzałów w Chochołowie, tam nakręceni przez Austriaków, poszli górale z czarnego Dunajca, chyba z 5 strzałów padło. Organista był w Chochołowie, główny spiskowy, zaraz ranny, ucichło. No i była arabacja galicyjska, ale nakręcona przez Austrię, popierana, no więc zbuntowani chłopi wybili 1000 szlachty, wyrżnęli siekierami, piłami. Później kara Boża na nich przyszła między innymi, bo poszli na rabację, nie obsiali pól, więc przyszła cholera za rok po tej rzezi galicyjskiej. Po połowę wsi powymierało. Naciskano później na biskupa Tarskiego Wojtarowicza, żeby spowiadać i rozgrzeszać, bo wydał dekret biskup, że się ci, co mordowali w rabacji, nie ma rozgrzeszenia. No to jego też sprzątnięto za to, moi drodzy, sprzątnięto z urzędu, a Jakub Szela w nagrodę poszedł chyba na Bukowinę, tam dostał pole i dożył spokojnie starości, żeby go tu nikt nie ubił na ziemi polskiej. Więc Galicja nie miała tego, co miały inne dzielnice Polski. Dlatego my się mentalnie od nich różnimy, bo oni masowo przelewali krew. Dla nich Polska była wszystkim. Myśmy tu byli skupieni przeważnie na biedzie. Bieda i pijaństwo, XIX wiek. W mojej wsi Grzechynia było w drugiej połowie XIX wieku 9 karczm. W każdej karczmie kapela. Pomyślcie, jadąc od Makowa, 9 karczm. Co tu się działo nocami, wieczorami? Jak wyglądało życie na wsi? Moi drodzy, biorę was na Podlasie do miejscowości, moi drodzy, Łukawicy. Za pomoc powstańcom ta miejscowość zapłaciła zrównaniem z ziemią. Spalono wszystko, 200 poszło na Sybir. Pewnych faktów posłuchajcie. Jest prawdą, że moi drodzy, na ziemi podlaskiej oddziały powstańcze były, moi drodzy, bardzo czynne. Tam też działał Traugut, zanim był dyktatorem. Dowodził 200-osobowym oddziałem. Wyćwiczył perfekcyjnie, bo był oficerem wojska rosyjskiego. Schował się na bagnach, tam go Rosjanie doszli. Nie poddał się, oddział rozproszył. Umiał żonglować między Rosjanami. Ochraniał żołnierzy. Kilka razy im troszkę ołowiu nabił między uszy. Stąd jego sława na Podlasiu Trauguta była wielka. I w tej miejscowości w 2009 roku oddano potężny obelisk na miejscu jednego z krzyży powstańczych, które Polacy budowali, a za którą to budowę tych krzyżów Rosjanie bardzo ich, moi drodzy, karali. Kiedy będziecie w Łukawicy, tam jest kilkanaście kamieni upamiętniające różne zdarzenia z powstania styczniowego. Na jednym jest to dowód
okrucieństwa Rosji na ziemi polskiej. Jeden z głazów, na jednym głazów poświęcono go 92 powstańcom powieszonym w okolicy miejscowości Królowy Most. Inny przypomina kilkunastu powieszonych i zaatakowanych przez carskich sołdaków niedaleko Choroszczy. Inny głaz mówi o 27 powstańcach rannych podczas bitwy pod Siemiatyczami, których żołnierze carscy spalili żywcem. Inny kamień ustanowiony ku pamięci 56 powstańców, którzy polegli w bitwie pod Mężeninem. Napis na jednym kamieniu jest poświęcony jednej z bitw zwycięskich na tej ziemi, właśnie w tej wsi pod Łukawicą. Rosjanie za to zemścili się, paląc całą wieś i 200 wysyłając na katorgę. Miało to miejsce 3 października 1963 roku. Spędzono ich na łąkę, przez 3 dni w bagnach, w zimnie trzymano małe dzieci, starców. Następnie koordynator tej zemsty, rosyjski pułkownik, mówi, że ich wszystkich do domu spuści ich wolnych. Warunek, że się tu wyrzekną katolicyzmu i przejdą na prawosławie. Nikt z tych 200 Polaków na ziemi podlaskiej nie wyrzekł się katolicyzmu. Wszyscy poszli na wygnanie. Co robią Rosjanie? Sprowadzają chłopów z Rosji i dają im te chłopskie ziemie. To mi uciekło. Przetargiem w konflikcie powstania styczniowego była kwestia uwłaszczenia chłopów. Bo zabór rosyjski na ziemiach polskich tylko, to był ostatnia mapa feudalizmu w Europie w XIX wieku, gdzie chłop jeszcze miał pańszczyznę i Rosja tego w ogóle nie chciała rozwiązać. Rząd powstańczy wydał dekret w styczniu, znaczy w marcu 1960 roku, sprawę tę normował, to Rosjanie później zrobili wierną kopię i uwłaszczyli chłopów. Znikła pańszczyzna, obiecali ziemię, także później część chłopów się załamało i już nie popierała powstania. Żebyście wiedzieli, jak wróg potrafi grać po strunach polskich, przygotuje, nie rozwiąże punktów zapalnych, a później rozgrywa swoje, moi drodzy, karty. Po latach zaczęli mieszkańcy, moi drodzy, Łukawicy wracać na swoje ziemie, bo te rodziny niemieckie na tej ziemi nie wytrzymały i, moi drodzy, posprzedawały te majątki i wróciły do Rosji. Przedostatni punkt. Parę słów o Romualdzie Traugucie. Ostatni, moi drodzy, dyktator powstania styczniowego. Kierował powstaniem od 17 października 1863 roku do nocy 11 kwietnia 1864. Bo już sytuacja była tak beznadziejna w rządzie tymczasowym i te kłótnie, że szukano człowieka, który sam to weźmie w swoje dłonie. Niesłychanie wierzący. Wychowany, przypominam, na Katarzynie Emeryś. Tu autor pisze tego artykułu. Siłę odnajdywał w lekturze męki bolesnej naszego Pana Jezusa Chrystusa. Katarzyny Emeryś. Ale jak wyznawał, dmuchnąć tylko, a już by mnie nie było. Doktorów żadnych raczej nie radzę, bo na moje cierpienia wszelkie tylko Bóg, lekarz w niebie. Tak go karmiła Katarzyna Emeryś. Kapłanom polskim mówię, abyście się baranki Boże opamiętały i polecały wiernych Marię Zagredy, Katarzynę Emeryś, Marię Waltortę, zmiłujcie się.
z Katarzyną Emeryś do niedawna walczono na ziemi polskiej. To było coś było tyle imprimatur biskupów, ale nasi jaśnie oświeceni teologowie, jak on nie do imprimatur, to inny nie może wierzyć. Tu macie przykład, jak jesteśmy zniszczeni teologicznie, jak jesteśmy w wiedzy historycznej zniszczeni, my księża. Przed wybuchem powstania Romuald Traugut jest sycony i kształtowany na Katarzynie Emeryś. Jak później jego sekretarz opisywał, codziennie dzień zaczyna pacierzem. Ma przy łóżku cały stos książek religijnych. Czyta, modli się i rządzi krajem. A dzisiaj nami duchowo czy politycznie rządzą ci, co nie czytają, nie modlą się, nie wierzą i nie znają Boga. Rozumiecie, jaki to jest dramat? W czasie powstania dowodzi, moi drodzy, 200-osobowym oddziałem, później sam przejmuje rząd. Staje się dyktatorem. Próbuje uporządkować wszystko, co może. Przebudowuje administrację wojskową, propagandę, dyplomację. Brał udział w czasie powstania z misją, był dyplomatyczną. Jechał przez Lwów, Kraków, był w Paryżu, spotkał się z ministrem w Paryżu, wrócił przez Kraków, przyniósł wiadomość do Polski krótką. Chłopy, nikt wam nie pomoże. Dzisiaj też wam, rodacy, mówię, nikt was nie pomoże. Pomogą wam tylko sprzedać Polskę, przyślą ekspertów z Zachodu i na stanowiska naszej władzy w Polsce dadzą swoich specjalistów, czyli swoich ludzi, aby wam oni powiedzieli, że my wam żadnej krzywdy nie robimy, sprzedając dobytek narodowy, bo przecież wy możecie żyć z pracy rąk własnych. Pauza. Definicja współczesnego niewolnictwa. To już mój dodatek. On się nie załamuje i rozpoczyna wielką pracę. Nawiązuje kontakt z papieżem. Co 2 tygodnie jego agent dyplomatyczny, nie tu pisze, co tydzień przesyłał wiadomości papieżowi, jak moi drodzy, Polska się ma i co się dzieje. Przetrwali zimę. Działania Trauguta, moi drodzy, przyszły za późno. Zaborcze państwa przystąpiły do współdziałania ściślejszego przeciwko Polakom. Jego osobisty członek rządu, który był przy nim, sekretarz, tak opisuje codzienne zajęcia Traguta. Modlitwa dłuższa albo krótsza, zawsze korna. Odbywana klęcząc, dzień zaczynała. Leżąca przy łóżku książka do nabożeństwa widocznie w częstym bywała użyciu, gdyż stopniowo kartki jej wyszarzoną przybierały postać. Czyli tu się ubrudziły, rozumiecie, zmieniały kolor poprzez częste obracanie i korzystanie. W nocy 11 kwietnia 1964 roku policjanci przyszli, aresztowali go. Nikt go nie sypnął. Świadomie przyznał się, że był dyrektorem, dyktatorem powstania. Wziął całą odpowiedzialność na siebie. Nie szukał usprawiedliwienia i bronił naród, że naród miał prawo walczyć o swoją wolność. Bo skoro Bóg podzielił ludzkość na narody, dając każdemu z nich pewne, odrębne cechy, każdy więc naród, mówił przed sędzią, równe ma prawa do swego istnienia.
tłumaczył przed sądem, iż celem zaś jedynym i rzeczywistym powstania naszego jest odzyskanie niepodległości i ustalenie w kraju naszym porządku opartego na miłości chrześcijańskiej, na poszanowaniu prawa i wszelkiej sprawiedliwości, udzielając obywatelom należytą swobodę bez naruszania powagi i prawdziwej siły, jaką jest jaka się władzy najwyższej, strzegącej porządku i bezpieczeństwa wszystkim należy. Skazany jest 5 sierpnia 1964 roku na śmierć wraz z 4 członkami rządu narodowego. W czasie egzekucji 30 tysięcy warszawiaków padło na kolana i ze śpiewem "Święty Boże" Traugut został, moi drodzy, powieszony. Jego spowiednik nazwał go mężem prawdziwie świętym, a inny świadek egzekucji zapamiętał: wszyscy skonali z modlitwą na ustach, czyli tych czterech. Traugut nawet zdążył ręce złożyć i podnieść oczy ku niebu. Tu chcę podziękować panu doktorowi Jarosławowi Szarkowi za piękny artykuł. Traugucie. I ostatni nasz punkt, drodzy państwo, powstanie styczniowe i udział kapłanów. Cała baza, nazwijmy to medialna, w sensie lokalizacji, wsparcia, pomieszczeń, była oparta na Kościele katolickim. Przed powstaniem styczniowym wszystkie manifestacje odbywały się po mszach za ojczyznę. Kto pamięta stan wojenny, to dokładnie wie, jak to było. To była wierna kopia. Dziesiątki, setki zamawianych mszy, bo to były mańce patriotyczne, msze patriotyczne po kościołach, poszczególne cechy. Kapłani w 1962 roku organizowali po całym Królestwie Kongresowym, moi drodzy, zjazdy kapłanów narodowe. Przystępowali do komitetów centralnych związanych jeszcze przed wybuchem powstania. Już chyba ksiądz Mioduszewski, a mogłem przekręcić. W jego mieszkaniu zapadła decyzja o powstaniu narodowym w Warszawie. Był członkiem rządu, moi drodzy, powstańczego, tego pierwszego. Pod zaworem rosyjskim, moi drodzy, nasi księża masowo budują krzyże powstańcze. To pamiętajcie, długie, czasami gdzieś są, w szczerym polu, na zakrętach, gdzieś, żeby utrzymać ducha narodowego. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie. Dlatego dziś tak Podlasie i Lubelszczyzna ma silną wiarę. Na odpusty parafialne potrafiło przyjeżdżać 10 tysięcy ludzi. Biskup, kilkudziesięciu księży. To wszystko były manifestacje patriotyczne i religijne przed powstaniem. Rosjanie po kilka szwadronów kawalerii i piechoty posyłali na poszczególne odpusty. Czy słyszeliście to na wykładach z historii za komuny? Czy współcześnie w podręcznikach historii podaje się takie wymiary? O, podaje się. Mnich średniowieczny zjadał dziennie 16 jaj, jedną kaczkę, tyle a tyle mleka, tyle a tyle mięsa. To ma podane, moi drodzy, uczeń w polskiej szkole, jeśli idzie o historię. A współcześni rządzący co powiedzieli? Nie będzie historii w edukacji. Te zaborca tego nie zrobił. Hitler to nie zrobił. Współczesny Polaczek to zrobił. Czy państwo, wy macie oczy? Kto będzie waszym prawnukom mówił o tych wydarzeniach? Będą tylko wiedziały, ile mnich jadł jajek,
ile świń na rok zjadał, ile wypijał skrzynek piwa, to o tym będą mówili. To oni biedoki wszyscy poszczą i biedni nic nie jedzą. Zauważyliście to? Tylko w samym powiecie chrubieszowskim na przełomie roku 1861-62, czyli w ciągu 2-3 miesięcy, postawiono 24 krzyże w 22 miejscowościach. Wysoki, długi krzyż. Tylko na odpust do Zamościa w 1962 roku, 6 sierpnia, wojska rosyjskie wysłały 2 roty strzelców, by pilnowały porządku. W uroczystość tego odpustu brało udział jeden biskup Baranowski, 30 księży, 500 szlachty i blisko 10 tysięcy pielgrzymów. Na Lubelszczyźnie władze zanotowały w tym czasie i karały 49 kapłanów za poświęcanie zakazanych krzyży i udział, moi drodzy, w manifestacjach patriotycznych. Jeszcze powstania nie było, a już 4 kapłanów z Lubelszczyzny, moi drodzy, wysłano na katorgę na Syberię. We wrześniu 1962 roku Komitet Centralny Narodowy ogłosił się legalnym rządem przyszłej zjednoczonej Polski. Kapłani zaczęli masowo wstępować do tego ruchu i, moi drodzy, popierać, moi kochani, ten rząd narodowy. Kilkuset wzięło udział bezpośrednio, w bitwach w oddziałach powstańczych. Kilkunastu było, moi drodzy, dowódcami tych oddziałów. Ostatni znany to był nam wszystkim z historii pewnie ksiądz Stanisław, jak miał na nazwisko? Wasi historycy nie mówili o tym, ksiądz Stanisław Brzuska. Jego i 4 i jemu podobnych dowódców na Podlasiu, moi drodzy, powieszono. Patrzę tak szybko, by kończąc powiedzieć, jakie ilości duchowieństwa zostało ukaranych, ilu brało udział w powstaniu z zanotowanych, moi drodzy, w danych w aktach władz carskich. Tu wam powiem, biskup krakowski, Skórkowski, trzykrotnie, a nie, to było listopadowe, w styczniu to jego już nie było, to mi się tu pomyliło. Albom to w innym miejscu znalazł, więc około 800 kapłanów brało udział w powstaniu styczniowym. Około 400 poszło, moi drodzy, w katorgę na Sybir. Za powstanie styczniowe Kościół zapłacił rusyfikacją, kasatą klasztorów i zgromadzeń. Pan Piotr Paweł Gach napisał taką książkę. Przed rozbiorami na ziemiach Rzeczpospolitej było ponad 1000 klasztorów. A gdzie był klasztor, tam była Polska, tam była łacina, tam była polonizacja. Zostało ich kilkadziesiąt na zakończenie, moi drodzy, rozbiorów. Rosjanie tworzą klasztory tak zwane etatowe, czyli wyłapują wszystkich zakonników, wysyłają do jednego, nie wolno przymierać, przyjmować nowych na wymarcie. Także w 905 roku na Królestwie Polskim było kilkanaście tylko klasztorów zostało. Dominikanie w Lublinie, Kapuś, wszystko to zostało zlikwidowane. W metryki wchodzi
język rosyjski po raz pierwszy w dziejach Rzeczpospolitej. Żaden kto, agresor, który niszczył Polskę, nie ingerował w metryki. Są prowadzone po rosyjsku. Wprowadzono sprytnie 3 kasty kapłanów. 1, 2, 3. Ta pierwsza najlepiej opłacana. Jakżeś prowadził jakiekolwiek duszpasterstwo, jużeś tracił pensję albo schodzi do kategorii numer 3. Stąd też dziś mamy skutki powstaniowe na ziemiach świętokrzyskich czy innych, gdzie kapłan siedział na plebanii, nic nie robił, brał pieniądze, był zastraszony. To, co zrobiła Rosja przez te 50 lat, nikt takich strat duchowych nie uczynił w kościele katolickim, co uczyniła Rosja na ziemiach polskich po powstaniu, moi drodzy, styczniowym. Tak oto, moi drodzy, kończę mój wykład do was. Troszkę był długi, ale wybaczcie. Jest to dzień, kiedy modlimy się za ojczyznę, obchodzimy pamiątkę 150. rocznicy powstania styczniowego. Jeszcze sprawdzam historię, a toście z wiedzy religijnej powinni wiedzieć, że mamy powstańca i mamy świętego. No to wam podpowie. Był dyktatorem na Litwie. Był 10 lat na Syberii. To dalej wam podpowiadam. Ratował Karmel w Czernej, bo jak się księi zeszła z obrazu i pokazała mnichom, karmelitom, bo tam grandzili, pili, zeszła z obrazu i krzyknęła przy braciach balujących: fratres satis, tak zakonnik jeden, który jeszcze był ogarnięty jaką taką łaską wiary, poleciał do Krakowa, do biskarnała Dunajewskiego i przedstawił mu dramat, co się dzieje w Czernej. Wtedy do Czernej biskup krakowski posyła tego świętego powstańca. Kto to był? Święty? Rafał Kalinowski. Drodzy Państwo, cieszę się, że jeszcze jakaś wiedza w ludzie polskim jest, gdzie potraficie znaleźć jeszcze połączenia tamtych lat. Był powstańcem, sybirakiem, dowodził powstaniem na Litwie, a później na końcu ratował Karmel w Czernej i, drodzy Państwo, go uratował. Amen. Chrystus Wincit, tam se, które Cię tematy interesują, masz okienka, cykasz i słuchasz. Ściskam rękę i mówię, tyle mam lekarz, więcej nie mam. Bo gadanie, wysłuchiwanie, to ja się rozwalę, rozumiecie? Nie wytrzymam psychicznie. Podaję lekarstwa, są sposoby, są drogi, ale już nadszedł czas indywidualnej pracy. Jeśli znajdziesz przyjaciół, to w grupach. Tak jak na studiach podczas ćwiczeń. To tyle, moi drodzy, do dzisiejszej naszej Ewangelii. A teraz Państwo pozwólcie, że przejdę do analizy. Będzie wykład, takie kompendium powstania styczniowego w 5 takich punktach. W 6 wam pewne rzeczy przedstawię. Sytuację polityczną, później atmosferę 2 lat przed powstaniem, parę słów powie o Wielkopolsce, o Janie Działyńskim, bo tam, gdzie on działał, hrabia Kurnik był mi bliski, bo później kiedyś wygłosiłem kazanie w Zakopanem o jego potomku, Janie Zamojskim, który kupił we Lwowie i wykupił z rąk Żyda Morskie Oko i okolice przed I wojną światową. Wysłannik Jana Zamojskiego przez kilkanaście, moi drodzy, godzin podbijał cenę Żyda o 1 groszego. To wydarzenie śledziła cała Polska. To potomek Jana Zamojskiego, Jan Działyński,
stworzył wielkie dzieła na Wielkopolsce. Pokażę wam później bohaterstwo Polaków na podstawie Podlasia i Matce Bożej. Jego sytuacja w ciągu tych od 3 lat działalności publicznej to całkowicie podobna do naszej grzeńskiej. Bez przerwy sprawy, bez przerwy ludzie, no i nie ma czasu nawet siąść. No i czasami trzeba podjąć decyzję. Mówcie, że mnie nie ma, czy zniknąć tak jak teraz na parę dni z pola widzenia. Nawet domownicy nie wiedzieli, gdzie jestem. Przylecieć, wrócić do życia. I ewangelista pisze, że tylko do domu przyszedł, tłum się zbierał, że nawet posilić się nie mogli. Domownicy wiedzą, że ja tylko siądę do stołu, zaraz ktoś do drzwi puka, widzi, że jem, a on chce, żebyś już mu sprawę załatwił. Więc to jest takie, gdyby człowiek nie wszedł podobnej drogi, to by dziś nie rozumiał tego jednego zdania. To Pan Jezus był non-stop pod ostrzałem. Czasami wykorzystał swoje przymioty, że otodził na bok, nocą się modlił, kazał apostołom, by płynęli łódką na drugi brzeg, dochodził, musiał schodzić z pola strzału, bo to jest nie do wytrzymania. Non-stop uzdrawiać, non-stop cię nudzą, bez przerwy przychodzą z jakąś sprawą. I dzieci, utrud. Pokażę wam, jak musiały nery grzać Panu Jezusowi. Jak ja bym na tym miejscu był, no to tam by się ściany powaliły. Po całych dniach wędrówek wraca do domu, no nie? W okna mi się cisną, tłum już jest. A za chwilę co się dzieje? Jeszcze przychodzi najbliższa rodzina. I co mu mówią? Tobie szczeliło, facet, tyś jest wariat. Czy tej kompanii zapewne przewodniczył brat Józefa? Alfeusz, stary już by był. Józefa nie było, bo już brat jego umarł. Jeszcze przychodzi przy takim wycieńczeniu rodzinka i ci mówi, jeszcze go, jak to pisze ewangelista, wybrali się, żeby go powstrzymać. Bo mówiono, że odszedł od zmysłu. Ilu tu takich gońców miałem, co przychodzili i by chcieli, żeby pomówić, że mają takie przemyślenia. To wszystko po to, żeby powstrzymać. Na drzwiach wnet się pojawi kartka, że jeśli ktoś mnie już przycapi, to mu przysługuje w porywach 20 minut. Powtarzam, 20 minut. Chcę zrozumieć mój stan, zrozum ten stan Pana Jezusa. Wyczerpany, niepojedzony, tu się cisnął. Jezu, ten chory, ten nie widzi, ten trędowaty, a tu przychodzi rodzinka i my mamy plan. I wiecie, jak go musieli truć? Pomyślcie, co wtedy Pan Jezus przeżywał. I jeszcze ci przychodzą, bo wszyscy mają pytania, jedna baba, drugi babie, nie? Bo tam gdzieś coś powiedział. I teraz ci capi, cała rodzina, swoich kilkunastu i mają gadanego. Dlatego nie dziwcie się, że kiedy przede mną stajecie, od razu wam podaję lekarstwa. Chcesz być szybko leczony? Daję ci książeczkę Żertwa ofiarna. Czytaj. Jedź do chałupy i czytaj. Chcesz zgłębiać wiarę? Daję ci szybko, daję moim pamiętam szybko. Czytałeś Marię Zagrody? Nie. Katarzynę Emeryś? Nie. Marię Waltortę? Nie. No to chłopie, tych książek jest około 40, to można to 10 lat. Czytaj i pogłębiaj. A chcesz coś więcej zrozumieć? No to masz pewne kompendia myślowe u mnie. Katorgę Polaków. Później pokażę człowieka świętego, Trauguta. Korzenie niemieckie. Za Zygmunta Sasa jego dziad służył w armii polskiej. Później się polonizowali. I potomek niemiecki po niecałych ponad 100 latach staje się Polakiem i jest chlubą narodu polskiego.
On już był Polakiem. Pokażę w piątym punkcie kapłanów w powstaniu styczniowym. Jak to zawsze było w dziejach narodu, największe lanie i największe straty poniósł Kościół katolicki. Po okrągłym stole najbardziej znienawidzoną warstwą na ziemi polskiej są księża. Najwięcej tuczy się kapłanów i największe siły rzuca się przeciwko nim. A ci wszyscy, którzy przed okrągłym stołem korzystali z ambon, byli karmieni i żarli po plebaniach parafialnych. Udostępniano im salki katechetyczne, kościoły do występów, później oni wszyscy powiesili kościół. Jedna z pań, dziennikarka, później posełka Tygodnika Powszechnego w kościele świętego Wojciecha na Brenowicach, przede mną, przed moim tam w ten rejon przyjście, była karmiona, na obiadach siedziała, a jak się stała posłanką, to ona zablokowała koronę orła polskiego z krzyżem pełną. Wszystko. Żebyście mieli świadomość, kto najwięcej ponosi ofiar dla ojczyzny. Kapłan i ksiądz katolicki. A zdrajcy zawsze się poustawiają i później są przy żłobie i jeszcze są bohaterami. Matce Bożej polecam te moje dzisiejsze rozważania. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Piotrze, módl się za nami. Wszyscy główni patronowie naszej ojczyzny, módlcie się za nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi kochani, krótko przed tym kazaniem patriotycznym zatrzymam się przy dzisiejszej Ewangelii, jest bardzo krótka. Przez tą działalność publiczną Pan Jezus w domu bywał bardzo rzadko. Bo czasem uświadomi, gdzie jest Nazaret, a jak poszedł do Jerozolimy, to w linii prostej jest ponad 100 kilometrów. A on przechodził wszerz, wzdłuż wszystkie te ziemie. Więc jakiś czas wracał. Moi drodzy, do domu rodzinnego i mamy opisane takie zdarzenie. Przybył do domu. Ja wam czytałem, jak omawiałem sprawy związane, czasami w kazaniach czytałem, jak przybył do domu, to było z Marii Waltorty, że nieraz Pan Jezus zabraniał uczniom, żeby z nim wchodzili do domu, bo on chciał być sam na chwilę z Matką Bożą. Na chwilę chciał być sam przy Matce Bożej.